Witajcie na kanale ZeptoBox. Słuchajcie, jak już widzicie, mam przygotowany jak zwykle stary i używany, a nie nowy akumulator. On jest trochę zdechły, jest specjalnie zdechły. Jest przygotowany moduł elektrycznego roweru treningowego z wyświetlaczem. To, co chcę Wam tutaj powiedzieć, to w ostateczności zdecydowałem się na podwójne MOSFETy 19 A ma każdy, no ale niestety się strasznie grzał i dlatego zrobiłem w partiach po 2. Przetwornik bulk converter, czyli to jest stabilizator napięcia i jest tylko jeden do akumulatora. Do drugiego obciążenia rezystancyjnego już nie komplikowałem układu, czyli nie dodawałem tego. Będzie się po prostu rozżarzała żarówka. Oczywiście przy takiej mocy mogłem również się zdecydować na robienie zwarcia na tych tranzystorach i być może też nawet tak będzie docelowo, czyli w ciepło będzie się zamieniało. No więc będzie to pierwsze uruchomienie po złożeniu teraz. Sam jestem ciekaw efektu działania. Nie wiem tylko, czy ten akumulator jest właśnie całkowicie padnięty. On ma 12 V, stał bardzo długo, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tutaj znany już zasilacz z UPS-a, o którym mówiłem poprzednio, więc nie będę się powtarzał. Ok, przygotowuję i startujemy. To, co być może słyszycie w tle, to jest wentylator z tej obudowy. On jest stary, można mu to wybaczyć. Podłączymy, nie widzicie wszystkiego. Spróbuję odsunąć, o właśnie. Więc akumulator, kiedy podłączymy, nie powinno nic się wydarzyć, dlatego że jest tutaj zrobione, że priorytetem jest jakby zasilanie z roweru, który jest na tym białym kablu z trzema przewodami. Czyli jeżeli tam nie ma nigdzie zwarcia, to tu mam nadzieję, że tam się nic nie poprzestawiało. I teraz tak, żebyście wszystko widzieli. No może tu będzie dobrze, żeby ten wyświetlacz sobie leżał. Oczywiście zawsze wszystko się układa nie tak, jak powinno. Mamy tu ustawione 2,7 ampera, włączamy zasilanie 14 V. Brązowy, zawsze jak mam brązowy i niebieski przewód, no to zawsze brązowy robię na minus, a niebieski na plus, tak samo jak jest w PoE standardzie. Słuchajcie, przy okazji, to jest taki specjal na 4000 subskrypcji. Jak nic nie wybuchnie za chwilę, to będzie dobrze. Podłączamy, włącza się wyświetlacz. Pokazuje zaprogramowane parametry i żarówka mocno się rozżarzyła, 2,2 ampera pobiera. Zaraz zobaczymy, skąd się to wzięło, czyli mamy na wejściu, na akumulatorze, tak, ładnie zaprogramowane napięcie maksymalne trzyma i jeszcze tak rozżarza żarówkę, żeby utrzymać równe obciążenie, bo to tutaj chodzi. Na B, czyli na żarówce, jest w tej chwili 1,64 A i 13,42 V. Tu jest 13. Zaraz wejdziemy w menu. Po wciśnięciu menu obciążenie nam schodzi. Czyli na tym joysticku tutaj w tej chwili operuje, który jest na kabelku. Napięcie Vmax 13,6 jest. Możemy zrobić 13,8. I maksymalny amperaż 1 amper, niech na razie tak zostanie. Aha, jeszcze miałem sprawdzić tylko, jaki jest amperaż na... A, tu jest 2 ampery. No to zrobimy 1 amper, tak żeby łącznie były 2. I o, jak widać, teraz żaróweczka się przyciemniła. Tu podaję moc, nie wiem, czy widzicie. Tak, chyba widać. 100% jest obciążenia i podaję tutaj moc.
Mniej więcej taka sama moc tutaj się pojawia. Ona jest oczywiście tu dokładniejsza. Teraz, żeby utrzymać to napięcie na akumulatorze A powyżej 13 A, nie może być za mocny amperaż obciążony. Tak, masło maślane. No, chodzi o to, że nie może być zwiększony amperaż, mimo że mam łącznie ustawione 2 ampery, a tutaj pobór jest zaledwie 1 ampera. I tak samo tutaj w zetce nam pokazuje podobne dane. No dlatego jakby nie może, bo jakby dociążyło bardziej, to by obniżyło za mocno napięcie. To jest właśnie to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli PWM, czyli MPPT. Za dużo informacji, słuchajcie. Plącze mi się język, więc o co tutaj chodzi? O to, że jeżeli teraz zmniejszymy sobie obciążenie na rowerku, tym joystickiem sobie skręcimy w lewo i na przykład obniżymy do 50%, no dobra, mamy do 62. Jak widzicie, żaróweczka tutaj 21 W, 12 V, ona zaczęła migotać. No i to, co stało się najważniejsze, to stało się ładowanie akumulatora A. Jak widać na wyświetlaczu, PWM jest tutaj 100%, czyli 100% mocy idzie na ten akumulator, żeby regulować napięcie i prąd ładowania. Natomiast dla B jest mniej istotne. PWM w tej chwili w okolicach 0. Tutaj nie ma tej stabilizacji bulk konwertera, więc dlatego to migotanie żarówki jest tak dość istotne. Fakt faktem, że przy PWM na poziomie 0 do 1% no zawsze to będzie widoczne, takie migotanie, bo to już jest bardzo malutki prąd i bardzo małe napięcie. A tutaj ten obwód jest zrobiony do innych celów, a nie do takich dokładnych pomiarów. Natomiast jak widać, wszystko działa prawidłowo i teraz o co najbardziej chodzi? O to, że jeżeli będzie sytuacja taka, że powiedzmy to obciążenie zostawimy na tym poziomie 62% i powiedzmy ten, co będzie kręcił tym rowerem, tą prądnicą, to będzie zwiększał przede wszystkim napięcie i napięcie możemy sobie przeregulować. I właśnie to uczynimy, żeby zobaczyć, co się będzie działo z tym obciążeniem. Powinno pozostawać na takim samym poziomie, czyli zwiększamy. I teraz, słuchajcie, o co chodzi w rowerze treningowym? W rowerze treningowym chodzi o to, żeby obciążenie odbiorników było stałe, zależne od tej nastawy, którą sobie ustawimy obciążenia. Ktoś, kto będzie bardzo wydajny, tu sobie ustawi 100%, ktoś, kto będzie mniej wydajny, mniej, lub po prostu zmniejszy prąd ładowania lub prąd, który jest przekazywany na to obciążenie rezystancyjne typu na przykład żarówka. I teraz zwiększanie tutaj napięcia, czyli jeżeli kolarz wejdzie na tym rowerze treningowym w jakiś wyższy bieg, zwiększenie tego napięcia nie powinno powodować zwiększenia obciążenia. I to widać tu na wyświetlaczu, że mamy już, no zrobimy do 15 V, żeby było tak równo. Nadal, oczywiście przy większym tutaj bujaniu się tego wszystkiego, nadal to obciążenie stara się system, żeby było stałe. Czyli napięcie wejściowe według tego pomiaru tutaj miernika wewnętrznego już 14,73, na akumulatorze 13,8, bo tak jest zadane maksymalne. PWM już jest nie 100%, a 33 i mamy prąd 0,3 A ładowania. No i teraz to, co jest istotne, to to, że na akumulatorze wiemy, że mamy wykorzystane 38%, bo to się bierze stąd, że jest ustawiony w tej chwili 1 A dla akumulatora A i stąd właśnie tutaj amperaż obniżony, żeby utrzymać to maksymalne napięcie, ale również, żeby kolarz miał równo do pedałowania, do obciążenia. I dla B tu podaje prawie 0, to są szczątkowe takie dane. To się bierze z różnic, słuchajcie, to jest dużo tłumaczenia, ale podziałka jest 1024, jeżeli chodzi o czułość mierników, a podziałka PWM-owa jest 255 jednostek jakby. I to wszystko system musi przeliczać, są drobne różnice, wahania, taka bezwładność tego pomiaru, więc zawsze minimalnie coś będzie oddawane na to B, natomiast tutaj przy A
ładnie nam to reguluje. Jeszcze raz, jeszcze podwyższe napięcie. Łącznie do 21 V jest to wszystko przewidziane, więc nic tu nie powinno wybuchnąć. O, proszę bardzo, PWM obniżyło się do 7% na tym akumulatorze, ale moc, żeby była utrzymana, to więcej jaśniej troszeczkę świeci ta żarówka. I dla B, no oczywiście właśnie, że to jest obciążenie rezystancyjne, tutaj nam znowu jakieś tam wahania wychodzą, ale obciążenie jest taka sama moc cały czas. System stara się trzymać tą moc w ryzach, żeby tutaj no wszystko działało zgodnie z zasadami. Jeżeli teraz tu się zdarzy sytuacja, że oczywiście to napięcie ładowania będzie obniżało się, no to oczywiście dojdziemy do takiego momentu, że w końcu to obciążenie na tyle spadnie, ten woltaż na akumulatorze, że będzie musiało być przekazywane z pada teraz 15, 8, 7, 15 V, 14. Zobaczcie, że żarówka coraz bardziej się rozjaśnia z tej prostej przyczyny, że akumulator ma już jakieś swoje napięcie. Oczywiście to też możemy sprawdzić, jakie tu ma. Akumulator A ma 12,73 V w tej chwili podawane, a wiadomo, że zaprogramowane, czyli on nie przyjmuje tej energii, jak widać. Natomiast coś musi przyjąć tą energię, więc przyjmuje teraz to żarówka. Dlatego w tym projekcie, mimo że tutaj nazwałem akumulator A i B, to zmienię niedługo, żeby to było akumulator A i obciążenie rezystancyjne B. To jest tam kwestia nazewnictwa, ale zasada działania jest taka sama. Chodzi o to, żeby zawsze ten odbiornik, ta żarówka, żeby zawsze była sprawna i najlepiej jakby to było dużo większe obciążenie, takie, które umożliwia tutaj zasilenie z tej prądnicy, odbiór tej mocy. Jeżeli obciążenie zwiększymy do 100%, system to oczywiście wszystko przeliczy i żarówka się rozjaśniła, no bo oczywiście znowu napięcie podawane przez prądnicę, niejako tak, bo ten zasilacz nam symuluje prądnicę, to napięcie jest za niskie, żeby ten akumulator mógł przyjmować energię. Oczywiście, gdybym tutaj zastosował boost konwerter, to również w takiej sytuacji ten akumulator by się ładował. To by była w ogóle świetna sprawa, ale na razie, żeby nie komplikować układu, robimy w ten sposób i w tej chwili podkręcimy napięcie i jak ten akumulator będzie przyjmował energię, podkręcamy 14 już jest, to w tym momencie napięcie na akumulatorze jest zaprogramowane z 13,8, no, je oczywiście można zmieniać, jak już wiecie. I PWM się zrobiło 100%, i przyjmuję ten akumulator, ten prąd, rozkręcam 15 V, już jest 16, no bardzo dobry kolaż, 17 za chwilę będzie, 17 V, a tutaj ładnie mamy 13,8 i 0,36 A. Widocznie ten akumulator po prostu więcej nie przyjmie w takiej sytuacji, więc no tutaj przy tym woltażu, tak? Gdybyśmy podkręcili na 14,4 na pewno by osiągnął większy prąd, no ale właśnie, że on jest całkowicie rozładowany, był ten akumulator, nie chcę go tu już męczyć. Żaróweczka się rozświetliła, wszystko działa, słuchajcie, jak należy. Komentujcie, dzięki, słuchajcie, za te 4000 subskrypcji. Jak na razie jest na chwilę filmowania jest 3996, ale naprawdę to przybywa tutaj sporo. No więc dzięki serdeczne za wszelkie komentarze, za wszelkie uwagi. Słuchajcie, no ja zawsze sam, jak wiele razy wam powtarzałem, oglądam siebie, później słyszę swoje błędy, ale już nie poprawiam, jak nie montuję. Jak montuję, to tam czasami jakieś dopiski czy komentarze wam powiem. Słuchajcie, no tak to działa. Zostanie oddane temu właścicielowi, który jest tam w dwa filmiki wcześniej pokazany, tego roweru magicznego. I zobaczymy, jak u niego się to będzie sprawować, czy to obciążenie faktycznie będzie równe. Zgodnie z wszystkimi tutaj zasadami powinno być równe. To obciążenie, chodzi o obciążenie pedałowanie, tak? Bo to ma być rower treningowy, a ekstra opcją ma być ładowanie akumulatora, a nie, że to ma być ładowanie akumulatora i się męczymy, bo im mocniej pedałujemy, tym więcej energii by przyjmował ten akumulator i nam ciężej by szło. Oczywiście dla zawodowca nie ma problemu, ale dla takiego, kto raczkuje, po to tu jest właśnie zrobione ta moc obciążenia, którą można sobie w zakresie od 0 do 100% regulować. Zaraz wam to zresztą pokażę.
zmniejszamy, o, żarówka w pierwszej kolejności gaśnie, żarówka 35%, tak, i mamy na A akumulatorze 13,7V, 7% PWM, 0,3A. Słuchajcie, nie przedłużam, bo już znowu widzę, że nagranie wyszło bardzo długie. Dzięki serdeczne, no i do zobaczenia. Hej!